Iga kupuje euro. Kantor 24 na dobę, słuchaj. Ile tam nakupiłaś tego? No, 10. Dychę tylko? No, 47 zł. Czapeczka Chavlovers. Jesteśmy sobie przed lotniskiem w Berlin Brandenburg. Idziemy na taki pokaz samolotów. Dzisiaj ma być dużo ciekawych maszyn, jakieś pokazy i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co tam się dzieje. Zbadamy teren. Ale myślę, że jak się już kupuje, kurde, ten bilet, to już mogłoby być za darmo, nie? Szybka toaleta. Szybka podwózka autobusem, chyba na sam pas startowy. Ale mówię chyba, bo nie wiem. Kurczę, popsuł się ten autobus, słuchajcie. Jest jakaś akcja dziwna. Nie wiem, o co chodzi. To autobusy mniejsze stoją. Bo nie rozumiem za bardzo niemieckiego, niby się uczyłem, ale nie kumam. Tamten się popsuł, jedziemy kolejnym autobusem. Jesteśmy dalej, przejechaliśmy tym autobusem chyba z 10 km pod takie specjalne miejsce, gdzie się chyba idzie no, przebić te bilety wszystkie i tak dalej. Strasznie gorąco, jest tutaj w opór. O, samolot leci. Jest tutaj w opór dużo ludzi, naprawdę. Jesteśmy na miejscu. Wydaje się, że to jest bardzo duży teren, ale mamy 5 godzin, żeby to wszystko przejść. Ciekawy dzień się zapowiada. To jest maszyna. Można sobie wejść i usiąść, ale tam jest okropna kolejka. Ten to jest jakiś totalnie potężny chłop. W sumie spoko, bo tutaj jest też pas startowy i cały czas startują samoloty takie, wiecie, normalnie pasażerskie. No i to tak fajnie w sumie z bliska można zobaczyć. Dużo tych samolotów tutaj. No, to jest machina. Trzeba przyznać, że bardzo duży samolot, który po prostu ma za zadanie przewozić jakieś rzeczy. Jest na tyle gorąco, że ludzie szukają cienia. Zazwyczaj widzę tutaj pod skrzydłami tych samolotów i po prostu siadają i sobie chillują, bo jest naprawdę mega pompa, mega żar z nieba, nie? Iga mówi, że czuje morze. Patrz Iga. O, tu jest klimatyzacja, to tu można stać, nie? By się przydało takie coś. O, tu jak dmucha. Przyjemnie. Jakaś taka szpitalna sfera. Strefa. Żeby się schodzić tak z 5 razy, trzeba przejść przez ten namiot. A, to tylko tak można kuknąć. To już na kurde. Tam jest kokpit. No. Tam dalej, nie? No, ja tam nie zobaczysz za wiele. Co widzisz? Czekaj, pójdę sobie pierwszy z kamerą, co? Dobra. Potężna machina, nie powiem, ale strasznie gorąco w niej. O, teraz taki wiaterek wieje. Nice. Black water. Ich bin essen heute, ich bin dran. Das hat man da noch nicht. Jest turbo gorąco, naprawdę. Teraz weszliśmy do takiego hangaru, w którym jest jeszcze dodatkowo duszno. Bo myślałem, że będzie tutaj takie w miarę klimatyzowane miejsce, ale jednak nie. No ale fajnie, w ogóle to jest bardzo ciekawa. Mam wrażenie, że są tutaj wszystkie maszyny świata. Chyba lepiej się tego zorganizować już nie da. Jest to ogromny teren. A, chłop odpalił drona i robi wiatr tym dronem i tam ludzie
ludzie tam podchodzą, żeby się schłodzić od tego drona. Dużo rzeczy jest tutaj po niemiecku, nie wszystko rozumiem. Możesz tu usiąść. A to już takie Top Gunowe klimaty. Chyba, tylko że ze starej wersji filmu. Tornado. Modele chyba tych dwóch, tych samych samolotów mam w domu. Tutaj już scena rozłożona dla mnie. Fajnie, że tak zagrać pod skrzydłem takiego samolotu. No, I'm just recording, so one man army. Just kidding. Siedzimy sobie w helikopterze. Dawaj, zrób nam fotę, no. Git. Jesteśmy w... To jest Black Hawk? Black Hawk. Taki helikopter. Dużo helikopterów tutaj, tam i tak dalej. Mam wrażenie, że przeszliśmy dopiero 1/4 tego wszystkiego, a chodzimy już od 1,5 godziny. I to raczej się nie kończy. Znaczy tam z tyłu się za nami skończyło, jedziemy teraz w drugą stronę i tam mi się wydaje, że jest jeszcze dalej do dojścia. F-35. Pamiątki, modele samolotów, wszystko jest. Tutaj na co dzień jest teren lotniska. No i tutaj też kołują samoloty. Ale dzisiaj ta jedna część jest jakby zamknięta, żeby można było zrobić tutaj ten cały pokaz. Tak, więc spoko. Znaczy no, ten pokaz jest w sumie już od tygodnia, nie? A dzisiaj już są już ostatnie dni. Dzisiaj jest ostatni dzień w zasadzie, no. To jest F-35, jeden z najdroższych samolotów świata, takich wojskowych. No i chyba takich w sumie najbardziej zaawansowanych technologicznie i w ogóle, wow. Można sobie do niego wejść, ale kolejka jest strasznie długa, jest strasznie gorąco. Wystarczy mi to, że mogę sobie spojrzeć. Jesteśmy teraz w jakimś budynku i w końcu jest tutaj klimatyzacja. Jest dużo chłodniej. A są jakieś takie pokazy różnych modeli. Jakieś takie bajery technologiczne i tak dalej. Ale to był challenge chodzić tyle czasu po takiej patelni, naprawdę. Każda z tych rzeczy jest pozornie mała, ale pewnie kosztuje bardzo dużo. Części od samolotów. Chcesz smycz? Excuse me, can I take... thank you so much. Wziąłem sobie smycz od pana, pan mi dał i teraz będę miał sobie smycz, słuchajcie. Elegancko, kurna. A tu jest symulator lotów, patrzcie. A to jest silnik odsunięty od samolotu. Tu jest i tam dalej też jest i tam też jest. A to jest koło. To jest moja dłoń, a to jest to koło. Lufthansa. W sumie takie twarde. Widzisz? Twarde, nie? No, musi być twarde. Duże to koło. To jest chyba darmowa woda, jest zimna, trzymaj. Butelka o butelkę ja zrobię. Weszliśmy w jakieś randomowe miejsce i się okazało, że jest tutaj darmowa woda, bo wszędzie normalnie kosztuje chyba 5 euro czy coś takiego. O, to ja sieci, mam klucz, ty. Ja mam klucz. Czujesz, jakbym wygrał życie teraz. Good. Weź może jedną do plecaka jeszcze na później. Jest januszostwo. No a co? Zapłaciliśmy za bilety. Ale pamiątkę sobie można kupić, taki ten, na wiatr.
No teraz jesteśmy w takiej sali, w której jest dużo rzeczy o kosmosie. Jakieś rakiety, planety i inne rzeczy. Mariusz, on spraszał, gdzie bo te ciepłyki wziąć? Nawet jak tutaj coś tłumaczą, to mówią po niemiecku, więc i tak niewiele rozumiem. Ale wcześniej zagadał mnie jakiś gościu i gadał mi o samolotach. Tylko powiedziałem mu, że nie rozumiem niemieckiego. I chłop się troszeczkę przejął, ale zaczął po angielsku i w sumie no w miarę ciekawe rzeczy mówił, nie? Ale samo patrzenie na to jest dosyć ciekawe. Są opisy po angielsku chyba. A tam panowie jakiś podcast robią, dwa mikrofony, dwie kamery, jedna, druga, proszę bardzo. No bo patrzmy, jak tam otwarte jest, to tak rozmawiają, tak chodzą ludzie i tak dalej. No co z tego, bez przesady. To ja wiem, że ty nie lubisz ludzi, ale do ogarnięcia. Wracamy, ale mamy teraz takie zadanie, musimy znaleźć odpowiedni autobus, który nas zawiezie na parking, na którym zostawiliśmy auto. O, co jest napisane, no? Nie, ty tam Iga wiesz, ty i twój niemiecki to tam. Dobra, okazuje się, że jednak każdy autobus jedzie w to samo miejsce, zapytałem gościa. A myślałem, że nie. O, odjechał na autobus, ale dobra, wsiądziemy sobie w ten. Ale za chwilkę jest następny. Tak. Wracamy. Gorąco strasznie w tych autobusach. Akurat jak wyszliśmy, to zaczęły się jakieś pokazy lotów, ale i takie widzieliśmy z autobusu, a teraz w sumie idziemy już do autka i jedziemy stąd bez turbo gorąco, matko. W tym autobusie była taka sauna, że to szok. Całe mam ręce w ogóle mokre.